Dzień dobry. To jest Mont Everest, najwyższy szczyt świata. Wysokość 8850 metrów. Panują tam niesamowite trudne warunki. Minus 40 stopni na szczycie. Porywiste wiatry. Od 7900 metrów zaczyna się tak zwana strefa śmierci. Powietrze jest tak rozrzedzone, że mniej więcej czujemy, jakby go było 33% tego, który odczuwamy w tej chwili. Czyli każda jedna czynność jest trzy razy trudniejsza od tej, której możemy wykonywać w Krakowie. I w związku z tym, z ponad 50 zdobywców Mount Everestu w historii polskiego himalaizmu, bez tlenu na szczyt weszła tylko jedna osoba. I wcale nie był to Jerzy Kukuczka. Czyli powiedzmy sobie wprost, to nie jest 8 tysięcy, tylko to jest 9 tysięcy metrów nad poziomem morza. I aby nasze ciało się zaaklimatyzowało, to znaczy było gotowe na taki atak szczytowy, potrzebuje się zmienić. I dlatego będąc na wyprawie, jesteśmy w tak zwanym procesie aklimatyzacyjnym, który trwa 2 miesiące. I teraz, jeśli chodzi o przystosowanie organizmu, to jeden z nawyków, który musimy wprowadzić, to jest ciągłe spożywanie płynów, ciągłe picie wody, różnego rodzaju zup, napojów. I dla porównania znowu, jeśli chodzi o Kraków, spożywamy mniej więcej około, pijemy około 2 litrów płynów, a w procesie aklimatyzacyjnym musimy pić aż 4 litry różnych płynów dziennie, czasami nawet 5 litrów. Jeśli tak dużo pijemy, to musimy też dużo sikać. Czy zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób te proste czynności fizjologiczne wykonujemy tak wysoko w górach? I wyobraźmy sobie, że jest minus 25 stopni poza namiotem. Jesteśmy na wysokości 7000 metrów. W namiocie jest minus 10, załóżmy, stopni. A my jesteśmy w śpiworze, z którego wystają nam tylko oczy i nos, a resztę wszystko jest w środku. I czujemy tam względny komfort. I nagle w nocy zaczyna się nam chcieć siku. Nie możemy przetrzymać, nie możemy pójść dalej spać, dlatego że pęcherz nam daje znak. Musimy zrobić siku. I do tego potrzebujemy butelkę, którą napełniamy, ale też znowu nie możemy jej zostawić w środku namiotu, bo jest minus 10, więc musimy w jakiś sposób ją opróżnić. Ja mam taką metodę, że wylewam po prostu tą zawartość obok namiotu. Ale są też tacy, którzy tą ciepłą butelkę wkładają do śpiwora i mają tak zwany termofor. To tak można sobie też radzić. I to jest jedynka, proszę Państwa, jeśli chodzi o żargon spinaczkowy, ale też jest dwójka. I gdyby ktoś Was zapytał, czy znacie człowieka, który na wysokości 8000 metrów robił kupę, to już znacie. Ja stanąłem przed taką misją, taką akcją. To nie jest jeszcze akcja wysokogórska, ale dla mnie to była trudna sprawa. Wyszedłem obok kawałek od namiotu, przyjąłem właściwą pozycję na Małysza albo na Kamila Stocha i wtedy sobie pomyślałem, dobra, zaczynam. Na szczęście to był środek dnia, więc nie było bardzo zimno, ale przypomnijcie sobie, jak mówiłem o tej zawartości tlenu w powietrzu, jest jej dużo mniej. I wraz z rozpoczęciem procesu, kiedy ja czułem, że właśnie jestem w trakcie, równomiernie czas zaczął mi spowalniać, a z mojego mózgu odpływał tlen. I ja się zastanawiałem, czy zdążę skończyć, czy wcześniej zemdleję. I faktycznie wróciłem wtedy do namiotu i taki pełen szczęścia powiedziałem sobie: "You are my personal hero of the day." Zrobiłem wielką rzecz. Ale proszę Państwa, jak to się zaczęło? Swoją firmę założyłem 1 marca 2006 roku. Miałem wtedy 27 lat. I wcześniej działałem w organizacji studenckiej ISEC. Wiem, że ISEC jest tutaj partnerem konferencji, więc gorąco pozdrawiam i gorąco polecam Wam pracę w takiej organizacji. I na początku, po założeniu firmy, było bardzo dużo wyzwań, bardzo dużo porażek, ale też sukcesów. Z roku na rok te sukcesy pojawiały się w większej liczbie. I takim punktem kulminacyjnym był projekt, gdzie przez 2 lata doradzaliśmy 240 przedsiębiorcom i dokładnie to policzyliśmy. Wykonaliśmy 8600 godzin doradczych. To jest liczba odpowiadająca wysokości K2, a nieco niższa od Everestu. I to był ten czas, kiedy ja bardzo dużo pracowałem i pewnego dnia, kiedy szedłem do pracy, poczułem, że moja noga nie może zrobić kroku, nie może się ruszyć. I bardzo mnie to zaniepokoiło i pojechałem do lekarza, zrobiłem zdjęcie rentgenowskie miednicy i lekarz mówi w ten sposób: Panie Szczepanie,
ma pan bardzo niepokojące zmiany w biodrze. Najprawdopodobniej za rok czasu nie będzie pan mógł chodzić o własnych siłach. I to był dla mnie taki wyznacznik tego, że okej, ta firma bardzo mnie kręciła, bardzo mnie pochłonęła, ale faktycznie ja prowadziłem bardzo siedzący tryb życia. Od 8 lat nie miałem żadnego urlopu. Cały czas po prostu działałem w tej swojej firmie. I dało mi to do myślenia, że ja muszę przemodelować jeszcze raz swoje życie. I wtedy pojawił się sport. Pojawiły się różnego rodzaju ćwiczenia typu squash, typu siłownia, różnego rodzaju basen i różne podobne, które jesteśmy w stanie, każdy z nas jest w stanie korzystać. Ale też pomyślałem sobie, że jest coś takiego jak góry wysokie. Bardzo się tego bałem, ale pomyślałem, spróbuję. I wybrałem sobie wyprawę na szczyty Ekwadoru. Akurat te wyprawy są o tyle dostępne dla wspinacza albo dla przyszłego wspinacza, że podczas takiej dwutygodniowej wyprawy można wejść na kilka szczytów i zobaczyć, na ile organizm, na ile genetyka każdej osoby może być sprzyjająca. I wtedy odpowiedziałem sobie w ten sposób. Jadę, zobaczę, jak będzie. I proszę państwa, słuchajcie, ja wtedy się w tych górach naprawdę zakochałem. Wtedy poczułem, że to jest to, co mnie kręci, że to jest ta niewiarygodna emocja obcowania z naturą, bycia, poznawania kultur, poznawania fantastycznych ludzi. Wtedy sobie pomyślałem, że chcę to robić. I zaczęły się cały proces różnego rodzaju pięknych wyjazdów na różne góry. Było Kilimandżaro, był Mont Blanc, była piramida Karstensz. I w ten sposób, tak na dobrą sprawę, zdobyłem 8 szczytów z 9 korony ziemi, plus jeszcze kilka innych szczytów w Alpach, w Andach, mniej więcej około 20. I takim zwieńczeniem tej mojej pięknej pasji, która mnie bardzo nakręca, dotychczas mnie nakręca, był najwyższy szczyt Antarktydy Mont Vinson, gdzie jestem z godą mojego miasta Bochni. I wtedy też w 2016 roku postawiłem jako w tych 365 dniach swoją nogę na wszystkich kontynentach, wszystkich 7 kontynentach. I to jest, proszę państwa, ta sama noga, która miała podejrzenie tej choroby. Na szczęście choroba się cofnęła i na szczęście tego nie ma. Ale jakby ten zakres zmian był spowodowany tym trybem życia. I zacząłem się zastanawiać teraz, dlaczego się tak dzieje, że czasami jest nam prościej, czasami jest trudniej. I odpowiedzią są nawyki. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałem wam przekazać, jeśli chodzi o ten mój przekaz, co mi pomaga albo co przeszkadza w życiu. Dobre nawyki powodują nowe możliwości, a złe nawyki potrafią przekreślić nawet najlepsze plany. I tutaj jest to bardzo istotne również w biznesie. Przeprowadzone badania na 40 przedsiębiorcach. I zbadano ich pod względem nawyków. I jest taki jeden wyznacznik. Ilość godzin, które wstają przed rozpoczęciem pracy. Bogaci przedsiębiorcy, powiedzmy sobie w ten sposób, 43% bogatych wstaje 3 godziny przed rozpoczęciem pracy, a tylko 4% przedsiębiorców to robi. Jeśli chodzi o drugi czynnik, tak zwany aktywny networking, czyli jak często rozmawiamy z przedsiębiorcami face to face na różnego rodzaju konferencjach, 79% bogatych przedsiębiorców to robi, a tylko 15% biednych przedsiębiorców to robi. I to pokazuje właśnie znaczenie nawyków, jeśli chodzi o aspekt efektywności w biznesie. I teraz, proszę państwa, nadeszła próba kolejnego, już ostatniego punktu w koronie ziemi, czyli Everestu. I kiedy ja już wiedziałem wewnętrznie, przemyślałem to, dywagowałem, czy sobie poradzę, kiedy wiedziałem i chciałem podejść, opowiedzieć o tym Sylwii, mojej dziewczynie, no to mówię tak, Sylwia, kochani, ja już wiem, że chcę spróbować ten Everest, wiem, że to jest mega trudne, że to jest mega wyzwanie, ale ja jestem gotowy, już czuję, że jestem w stanie wejść na ten Everest. Idę do Sylwii, rozmawiam tak z nią, jak teraz z wami i mówię właśnie to, że idę na Everest, a Sylwia się do mnie uśmiecha i mówi, idę z tobą. I teraz, proszę państwa, poczujcie się w mojej skórze. No oczywiście nie powiem, nie idziesz, bo bym do końca życia miał już przerąbane, ale powiedziałem, okej, dobra. Tak na dobrą sprawę myślałem, że jej przejdzie, że za 2-3 dni powiem mi, okej, jeszcze pan przemyślałem, to jednak nie. Jednak to się nie da, jednak to jest wyzwanie, to jest trudno, musimy tworzyć tutaj kondycję, ja musiałbym nad tym pracować i tak dalej. Ale zauważyłem, że ona robi zakupy w internecie, kupuje buty wyprawowe, takie na 8 tysięcy, szuka kombinezonu i wtedy zrozumiałem, że to jest na poważnie,
że ona faktycznie chce ze mną na ten Everest pójść. I powiedzieliśmy sobie wprost, jeśli tak idziemy razem na Everest, to musimy zrobić plan. Musimy pojechać rok wcześniej, to znaczy plan dwuletni, za rok do Nepalu, zobaczymy jak Nepal wygląda, poznamy te góry, 6000 metrów, jeden szczyt musimy zdobyć. Później jedziemy na trudną górę, najwyższy szczyt Ameryki Północnej, na Alasce Denali. I to będzie dla nas takie przetarcie i wtedy będziemy wiedzieli, jeśli zrobimy to w dobrym stylu, że jesteśmy gotowi na Everest. Na pewno się domyślacie, że wszystko się udało z tym planem i postanowiliśmy, że ruszamy na Everest. I w 2017 roku, na początku kwietnia, wyruszyliśmy na Everest. I tutaj widzicie na slajdzie, po 9 dniach trekkingu dotarliśmy do tak zwanego Everest Base Campu. I teraz, proszę Państwa, dla mnie i dla Sylwii to było wejście w nieznane. To znaczy ja dotychczas do tej wyprawy byłem najwyżej na wysokości 7000 metrów, a Sylwia była na wysokości 6200. A tutaj chcieliśmy atakować prawie 8850 metrów. Więc każda wysokość powyżej naszych limitów była dla nas zagrożeniem. To, co nam groziło, pozwólcie, że wylistuję. Obrzęk mózgu, obrzęk płuc, zawały, albo wylew krwi do mózgu, albo że spotkamy Yeti, to Yeti nas na przykład zje. Takie definiowaliśmy sobie zagrożenia. Ale proszę Państwa, zrobiliśmy ten krok, to znaczy wyruszyliśmy w góry razem i to jest druga rzecz, którą chciałem bardzo Państwu zarekomendować jako coś, co poprawia w osiąganiu rezultatów. To znaczy, zrób pierwszy krok na wiarę, po prostu zrób pierwszy krok. Wcale nie musisz widzieć schodów. Zanim zaczniesz coś robić, nie musisz widzieć dokładnie każdego kroku. My też nie wiedzieliśmy, czy na 7 tysiącach będą problemy, czy na 8850 metrach. I tak samo jest w biznesie. Założenie firmy, prowadzenie zespołu, podpisanie umowy z partnerem, podpisanie umowy ze wspólnikiem, włączenie kogoś do spółki. Tak samo tutaj. Nigdy nie wiemy, jak to wyjdzie. Nigdy nie wiemy, jaki będzie efekt końcowy, ale jeśli nie spróbujemy, no to wtedy tego efektu nie będzie. I tu mamy zdjęcie z Basecampu. I takim jedynym technicznym aspektem, którego się bardzo obawialiśmy, to był tak zwany icefall. To są bardzo duże bryły lodowe, lodowo-śnieżne wielkości bloków. I wyobraźcie sobie tutaj, jak widzimy, że idziemy po takiej drabinie przed siebie. Oczywiście ta drabina trochę się buja, robimy krok i nie ma żadnej możliwości cofnięcia, jak już tam zaczniemy ten proces. I to jest kolejny punkt, który też w biznesie występuje. Musimy postępować racjonalnie, ale też za każdym razem ten krok jest trudny po to, żeby osiągnąć jakiś rezultat, osiągnąć jakiś cel. Idziemy w nieznane, czyli zrób pierwszy krok na wiarę, nie musisz widzieć całych schodów, żeby wyruszyć. I docieramy do wysokości 8000 metrów. To jest obóz czwarty na Everestie i tu, proszę Państwa, działy się bardzo ciekawe, słodko-gorzkie rzeczy. I przypomnijmy sobie, jak tam jest trudno na tej wysokości 8000 metrów. Samo wyjście z namiotu dla nas już było dużym wyzwaniem, dlatego że wiał tak porywisty wiatr, że ten namiot się składał prawie w pół. I pamiętam, że wychodząc z tego namiotu, ubierając sprzęt, ubierając raki, ubierając plecak na siebie, który też w dalszym ciągu nie był lekki, poczułem się tak zmęczony, jakbym grał w godzinę w squasha w Krakowie. Tak bardzo wyczerpany, a to dopiero było wyjście z namiotu. Ale okej, jesteśmy tam po to, żeby zdobyć szczyt. Wyruszamy w drogę, jest godzina 21 w nocy i cały czas idziemy dość dynamicznie przed siebie i w pewnym momencie Sylwia wraca się do mnie i mówi: Szczepan, tam chyba ktoś leży. Ja wtedy skojarzyłem, domyśliłem się, zanim jeszcze zwróciłem swoją lampką wzrok na to miejsce, bo to też być może słyszeliście, na stokach Everestu leży około 150 ciał, które tam już są na zawsze. To są wspinacze, którzy nigdy z tej góry nie wrócą. I faktycznie obróciłem lampkę i niestety dla tego wspinacza, jemu już jest, myślę, wszystko jedno, ale inni, którzy wchodzą na górę, go zawsze spotykają, bo leży, i to jest trudny widok, leży głową w dół na plecach. Czyli idąc przez noc, postępując krok za krokiem, widzimy jego zamarzniętą twarz. Powiedziałem wtedy Sylwii: Sylwia, skarbie, nie patrz, bo szkoda takie wspomnienia sobie
zapamiętywać. Szkoda takie obrazy trzymać później na całe życie. Idź przed siebie, staraj się ominąć i idź przed siebie. To jest historia tego człowieka, nie nasza. Nasza historia my piszemy w tym momencie. I słuchajcie, upłynęła kolejna godzina i wtedy Sylwia znowu się do mnie odwraca i mówi: Szczepan, zobacz tam w prawą stronę. Ja odwracam lampkę i patrzę, a tam na plecach leży wspinacz, który wyciąga do nas rękę. Ona tak drga i ten wspinacz był już w trakcie agonii. On umierał. Ja już to wiedziałem wewnętrznie na podstawie tego, co czytałem, na podstawie tego, co wiem już z moich doświadczeń wcześniejszych, czy różnych akcji ratowniczych, których byłem świadkiem, to ja widziałem, że jemu się nie da pomóc. Ale próbowaliśmy oczywiście, robiliśmy burzę mózgów, konsultowaliśmy z naszym szerpą, który szedł z nami, konsultowaliśmy też radiowo z obozem czwartym, z którego wyruszyliśmy. Powiedzieli szerpowie: no possible, nie ma możliwości go znosić, jest za ciężki dla nas. Przynajmniej 6 dużych, mocnych facetów może znieść jednego człowieka, a nas jest kilkoro. I w takim razie ruszyliśmy do przodu. Ja wtedy dalej, jeszcze to była noc, pomyślałem sobie: Panie Boże, daj już, żeby było jasno, bo wtedy wejdzie dla nas nowa energia, pojawi się nowy świt i doda to nam skrzydeł. I faktycznie całe szczęście za około 20 minut widziałem w oddali horyzontu, że się rozjaśnia. I idąc dalej znowu, spotykamy naszego kolegę. To jest kolega Arek i kolega Krzysztof, z którym razem wychodziliśmy. Ustaliliśmy na wyjściu, że każdy z nas idzie osobno, to znaczy tego samego wieczoru mamy atak szczytowy, ale my z Sylwią idziemy razem z naszymi dwoma szerpami. Krzysztof idzie ze swoim szerpą, Arek idzie ze swoim szerpą. My szerpowie byli nam potrzebni do dwóch rzeczy. Do pomocy w razie niebezpieczeństwa, gdyby nam się coś zaczęło dziać, na przykład z chorobą wysokościową, albo w zakresie dodania nam wymiany butli pod kopułą szczytową, tlenowej, którą my musieliśmy mieć ze sobą. To znaczy jedną używaliśmy, a drugą szerpa miał ze sobą w plecaku. I spotykamy Arka, który przed nami siedzi na drodze, czego oczywiście nie powinien robić. Ja podchodzę do niego i mówię: Arek, co ty tutaj robisz? Ty zaraz zamarzniesz. Arek mówi tak: mój szerpa powiedział zaraz po wyjściu, że się źle czuje, że dla niego to jest zła pogoda i zawrócił. Dał mi butlę, która okazała się butlą pustą. I ja, będąc teraz w depozycie, szukałem innej butli. Depozyt to jest takie miejsce, gdzie jest kilka butli przygotowanych w razie jakiegoś niebezpieczeństwa. I Arek mówi, że ja tej butli nie mogę znaleźć. I nie wiem, co robić, czy wracać, czy atakować dalej szczyt, bo ten mi się kończy. I wtedy poprosiliśmy naszego szerpę, który pomógł Arkowi, znalazł mu w tym depozycie, być może ona była jakoś przysypana, ja już nie obserwowałem, w jaki sposób on to zrobił. Dał Arkowi butlę i Arek kontynuował wspinaczkę, a my zaraz za Arkiem. Po następnych kilku godzinach docieramy do wysokości 8800 metrów. Możecie to zobaczyć na tym rysunku. To jest taki, nazwany jest to step Hilarego, 28800 stóp. To jest odpowiednik 8800 metrów. I tam, proszę Państwa, usłyszałem od naszego szerpy coś, co zapamiętam do końca życia. On mówi tak, odwraca się do mnie i mówi: musimy zawracać. No ja, słuchajcie, wtedy pomyślałem, że albo ja mam chorobę wysokościową i nie do końca rozumiem, co on mówi, albo on ma chorobę wysokościową, albo taki głupi żart. Bo widzę, że na wyciągnięcie ręki jest szczyt. To jest w pionie 50 metrów, ale oczywiście jest to długa odległość. Mniej więcej około 40 minut nam brakowało do szczytu. I ja mówię wtedy do szerpy tak: słuchaj, no to dobrze, no to zamieńmy tą butlę, którą masz dla nas w plecaku. No bo jeszcze nie zamieniliśmy tej butli. A on wtedy rozkłada ręce i mówi: nie mam dla was butli. I wtedy tak stop. W moim mózgu pojawia się mnóstwo pomysłów, mnóstwo pytań. Jak to nie ma? Przecież ten szczyt już jest nasz. Przecież my tu jesteśmy po to, żeby ten szczyt zdobyć. I słuchajcie, stanęliśmy przed takim dylematem, co robić. Będąc 40 metrów od szczytu i wracając około 30, mieliśmy 100% szans na zdobycie szczytu i 99% szans, że tam zostaniemy już na stałe. Co wy byście zrobili na naszym miejscu? Atakowalibyście szczyt, czy schodzilibyście? A jak myślicie, co my zrobiliśmy w tej sytuacji? My w tej sytuacji byliśmy na szczęście jednomyślni. Podjęliśmy decyzję o odwrocie.
Pomyśleliśmy sobie, że świat jest tak piękny, że jest tyle ciekawych miejsc do zobaczenia, tyle pięknych ludzi do poznania, tyle pięknych sytuacji do przeżycia, że nawet ten cały wysiłek Everestowy nie jest tego warty. I to była dla nas bardzo trudna decyzja, ale niestety to była decyzja, którą chcieliśmy podjąć i zaczęliśmy schodzić. I wtedy ja się trochę rozluźniłem, byłem taki trochę zły, trochę smutny, że niestety jesteśmy tak blisko szczytu. Sylwia do mnie podeszła i mówi: tak, Szczepan, ty się skup, ty jesteś w mega niebezpiecznym terenie i potrzebujesz być dalej sfokusowanym. I ja wtedy pomyślałem: okej, masz rację, ja za bardzo się rozluźniłem, za bardzo jest to dla mnie trudne, muszę się skupić. I to, proszę Państwa, tak biznesowo, ale też oczywiście życiowo mogę powiedzieć, że to była jedna z lepszych rad, a ja prowadzę firmę doradczą, jedna z lepszych rad, jakie uzyskałem w życiu. Szczepan, ty się skup, jesteś w niebezpiecznym terenie, cały czas grozi ci potężne niebezpieczeństwo. Zeszliśmy do obozu czwartego, czekaliśmy na pozostałą ekipę i Krzysztof wrócił kilka godzin po nas. I w całej tej mega trudnej, drastycznej, dramatycznej sytuacji w ciągu tego dnia, tych 20 godzin ataku szczytowego, było też coś ciekawego i coś śmiesznego, coś wesołego. Krzysztof wrócił i zaczyna nam opowiadać historię taką. Szczepan, kiedy ja już na wysokości 8600 metrów zrozumiałem, że tego szczytu nie zdobędę, bo nie mam sił, bo już zaczynam czuć objawy choroby wysokościowej, to pomyślałem sobie, że będę robił zdjęcia ze flagą sponsorów, będę robił zdjęcia z gór, gdzie jestem. I też siedział umarlak i pomyślałem, że sobie zrobię zdjęcie z umarlakiem. Objąłem umarlaka, przystawiłem sobie aparat, robię selfie, jedno super, ale chcę sobie zrobić drugie. Robiąc to drugie, patrząc na aparat, umarlak otworzył oczy. Umarlak otworzył oczy. I proszę Państwa, to nie był jeszcze umarlak, ale to był wspinacz, który zasypiał. A na wysokościach zaczynamy zasypiać, to jest największe zagrożenie dla wspinaczy. W tym momencie zamarznie ten wspinacz, on się nie wybudzi. Organizm nie ma takiej siły, żeby go wybudzić. Po prostu zasypia i to już jest koniec życia. Czyli Krzysztof uratował życie temu wspinaczowi, po prostu podszedł do niego, chciał sobie zrobić z nim selfie. I był jeszcze ciąg dalszy. Krzysztof do niego podszedł po angielsku, mówi: ty się źle czujesz, ja się źle czuję, zawiążmy się. I zawiązali się udami, liną połączone były ich uda i zaczęli przypięcie oczywiście do liny poręczowej robić tak zwane dupo zjazdy. Zjeżdżali na tyłku po tej skale, po tym śniegu, po tym lodzie, ale Krzysztof, uratując życie temu człowiekowi, wrócił z potarganym tyłkiem. Można to porównać do kaczora Donalda. Tych pierzy z tego kombinezonu wychodziło mu mnóstwo. I proszę Państwa, wracając teraz do tego, jak my do tego podeszliśmy po powrocie. Oczywiście nie zdobyliśmy szczytu, ale uważamy, że to był dla nas potężny sukces. To znaczy ta wysokość 8800 metrów to było czwarte męskie wyjście, jeśli chodzi o 2017 rok, a Sylwia zrobiła tą wysokością największą wysokość wśród wszystkich pań w Polsce, wśród wszystkich kobiet, które się wspinają w ciągu 2017 roku. Ona jest z nami na sali, jeśli chcecie, to możecie do nas podejść i zapytać, jak to zrobiła. I teraz ta trzecia zasada, już kończąc, mówiąca o tych lepszych rezultatach w górach wysokich, ale oczywiście również w biznesie. Problem nie jest problemem, ale problemem jest twoje podejście do problemu. W biznesie możesz i będziesz na pewno wiele razy przegrywał, na pewno wiele razy się coś nie uda, ale ważne jest, żebyś miał do tego dobre podejście, żebyś wiedział, że to są lekcje, żebyś wiedział, że następnym razem zrobisz coś lepiej. Bo nie bez kozery się mówi tak, jeśli założysz firmę i w pierwszym roku działalności masz zyski, to jest to dla ciebie najgorsza sytuacja, jaka może być, bo wtedy się nie uczysz. Jak nadejdą prawdziwe problemy, to wtedy sobie możesz nie poradzić. Jeśli na pierwszym okresie działalności firmy, roku, dwóch, trzech, masz pod górkę, to próbujesz takie systemy stosować, gdzie będziesz później odporny na różnego rodzaju trudności. I te trzy rzeczy, które są istotne, to dobre nawyki powodują dobre rezultaty, złe nawyki potrafią zniszczyć piękne plany. Zrób pierwszy krok na wiarę, nie musisz widzieć całych schodów, żeby zrobić ten pierwszy krok. I trzeci aspekt związany, problem nie jest problemem, ale problemem jest twój stosunek do problemu. I chciałem wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. My oczywiście kontynuujemy naszą drogę, bo my nie cofnęliśmy się z naszego celu, tylko to jest część naszej drogi. Ta droga będzie miała ciąg dalszy.
i już za 2 tygodnie wylatujemy na 2 8-tysięczniki. Dla mnie Everest, dla Sylwii to będzie Lhotse. I mam dla was jeszcze prośbę. Czy mogę mieć? Ciągnijcie ręce przed siebie. Zobaczmy kciuki. Te kciuki może tak właśnie złóżmy. Zaciśniemy pięści. I proszę was bardzo, trzymajcie za nas kciuki, bo obiecuję, że wrócę i opowiem. Opowiem, jak tam było i myślę, że to będzie ciąg dalszy, kropka nad i tej podróży. Bardzo dziękuję za uwagę.